tak fajnie to robiłeś, tak byśmy się wymieniali. Że tak chwilę przerwałem w końcu grać. Ale nie, bo to fajnie, bo... Wiem! Bo to ja wiem. Wszyscy na to czekają, nie? Ale takie, jak ja robię to, to tu spróbuj tak coś zamienić. Hey.
tam. Po angielsku. No właśnie widzę. Bardzo dziękujemy, super, przyjdźmy jeszcze raz. Dzięki, że byliście. Dzięki. Super, naprawdę. A przychodzicie od czasu tutaj? Dzisiaj tak wyjątkowo, spontanicznie. Pozwijcie jeszcze raz. Kiedy będziecie? Jeszcze raz? Kiedy będziecie? Kiedy będziemy? No właśnie. W piątek? O, w piątek jutro o 16. Nie, ja nie będę, nie będzie, nie? W piątek będziemy na pewno. Dobra. A czy wcześniej? Od której godziny? Nie, w czwartek, nie, w piątek. Boże. W piątek. Od której godziny będziecie? Co jutro o 16? Od 21:00 coś takiego. Od 21:00, dlatego że. Ale zapraszamy na chatkę tańca. To jest w klubie pod kolumnami. Zawsze, nie zawsze w piątek, bo w tym miesiącu, zwykle w piątek, a w tym miesiącu mam troszeczkę inny rozkład jazdy. Teraz będzie piątek. Będzie prowadził zespół z Wrocławica. Mnie nie będzie, Tymek będzie. Też może będzie. A za tydzień, za jeszcze. Tak. 10-lecie chatki tańca mamy. Można kupić karnety. Można kupić karnety. Na warsztatie jest dużo warsztatów. Żałuję, że nie mam plakatu przy sobie, ani żadnej wizytówki. Ale możecie sobie znaleźć, wygooglować chatkę tańca. Tak, znajdź. Za tydzień będą. W sensie, no nie ten piątek następny, piątek, sobota, niedziela, dobrze mówię? Będzie festiwal 10-lecie nasze. I będą warsztaty, będą potańcówki, będą śpiewy, jam. Gramy muzykę taneczną, z tego to może nie widać, ale. Nie, właśnie dla mnie mi już noga tam chodziła. No więc tak, ja wiem, tańczyć. Naprawdę, zapraszamy, w ogóle można kupić karnety. Na cały festiwal 100 zł, a na pojedyncze wydarzenie za dyszkę. Polecam karnety jak najbardziej. A jak się w ogóle nazywacie? Bo patrzyłam na stronę, nie widziałam. To znaczy tak, cały projekt się nazywa Chatka Tańca. My, znaczy ja jestem z zespołu Chyża, tutaj Tymek no, również. Tak pomieszane, tak? Troszeczkę tak. Ja się tak patrzyłem, no zastanawiam się. Tak, troszeczkę. Dobra. My jeszcze nie mamy profilu, ale już niedługo będzie. Jak ktoś nam zrobił ładne zdjęcia, to nie. To ja się polecam. Nie wychodzi za bardzo. Właśnie fotograf. Prawda? A możesz nam zrobić. Strony fotograf, co tam. Strony internetową. Bo super, naprawdę, bo generalnie. Już trochę gramy i nie mamy, a już coraz więcej jest jakichś koncertów, wydarzeń po prostu nie. Kiedy co? Chcecie to spokojnie? No konkretnie trzeba się umówić. Mogę numer dać. Tak. Albo jakieś takie też. Ja tak mam zawsze. Ja mówię, nic się nie dzieje bez przyczyny. Nie ma przypadkowych spotkań. Nie, oczywiście. Jak przychodziliśmy, mówię, a pokażę super miejsce. Nie ma przypadków, nie ma przypadków. Najbardziej zapiszę. A na tą chatkę naprawdę zapraszam na ten festiwal, później tydzień, później bo po prostu powiem cały rozkład. Będziemy mieli pieśni kurpiowskie właśnie w Pieśniarzach. Pieśni kurpiowskie? Tak. Ja byłem na weselu z kurpiankami, bo widziałem wszystko tam na kurpiankach. Naprawdę? No to musisz być. No to będzie 22 w czwartek tutaj w Pieśniarzach, tak? Dobrze, Tymek? W Pieśniarzach będzie akurat. To jest naprawdę zapraszamy, bo to będzie super, jak przyjdziesz, bo to będzie dla nas przyjemność. Sama przyjemność, po prostu też posłuchać o tym, bo jak byłeś świadkiem, jakbyś uczestnikiem wesela, to się skupię najbardziej. Bardziej się możesz podzielić i nie będzie na to przestrzeń. Tym bardziej tutaj, bo podejrzewam, że po warsztatach będzie tutaj jam od razu. Więc też 22, a tydzień później są polskie kolędy, ale inne, nie standardowe, to nie takie jak super będzie. My też gramy w ogóle bałkańskie kolędy, polskie kolędy. Właśnie, bałkańskie, no tak myślałam. Zorkiem to wszystko możemy. Irlandzkie, hiszpańskie, i bałkańskie, i polskie, i ukraińskie. Super. Ja no. Możesz nakręcić na znajomą, tak, ale jestem dyrektorem właśnie na tańca narodowego uczy, ta szkoła otwiera. No ja się też teraz tańczę, bo ja w szkole takie jestem, więc też się uczę trochę. No bo ja się też tańczę Bo my będziemy uczyć tradycyjnych tańców. To jest troszeczkę co innego niż narodowe, a to jest pewne rozróżnienie u nas w Polsce. Bo przez w związku z takimi perturbacjami historycznymi. Chwilka, bo z mojej dotacji. Nie chcę z mojej dotacji. Przepraszam, nie. Co się dzieje? Chciałam tylko wpisać numer. Mój właśnie. Dobra, powiedz mi numer. Jest to, Łukasz, chyba będzie 86.
6,7. No właśnie słyszę, że nie masz tego takiego drygu. Musisz grać tak, żebym ja mógł coś na przykład ten rytm, żebym ja mógł rytm wybić. Ja się odezwać, czy ty się odezwiesz? Nie, na razie. Później sobie wejdziemy w różne klimaty. Jakbyś chciał przenieść aparat podczas tego festiwalu na przykład, to możemy zrobić tak. Jakieś terminy co jak. Zawsze jest inaczej.
normalnie w Dreźnie możecie wystąpić. Tak? O. Takie dżem właśnie Saszka. No, może kiedyś. No, polecam, bardzo fajne miejsce. Dzięki, bardzo dziękuję. Pentatoniczna, mimo że zaczynamy od E. Ja mówię, że najniższy dźwięk z tych, które gramy, to jest E, ale mimo wszystko to jest A pentatoniczna. Klasyczna dla bluesa. Ja gram tak, jak się bluesa gra na basie, czyli wiesz, jadę na pentatonicę po prostu. Zakrawiam. No, to co? Tak, ale szybciej.
załóż tu kraj. Gdyby w telefonie grzebieś i paluchem po tym ekranie świecący. Siedzi na fotelu, nie to kanapa, grzebie w telefonie, palcem dłubie w nim, palcem dłubie w nim. Zagraj na basetli nam, do tego nie bądź tam sam. Hej! Nie! Jedziemy! Hej! Jedziemy razem! Da 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 Da
wie na tym.